Głównie warto dlatego, że warto raz na jakiś czas poczuć się razem, że takich jak ja jest więcej. To wspomaga organizm i dobre samopoczucie. Po drugie, warto dlatego, że warto pokazywać, że z Polski niepodległej cieszą się różni Polacy. Jedni robią to w jakiś taki bardziej militarystyczny sposób, którego ja nie pochwalam, bo jestem pacyfistą, inni robią to na wesoło, tak jak kolorowa niepodległa. I ci wszyscy ludzie, nasze miasta są ogromne, zmieścimy się wszyscy i wszyscy tego dnia powinniśmy jakoś manifestować to, że lubimy być Polakami. Świętuję różnorodność, demokrację. Cieszę się, że Polska jest niepodległa. Cieszę się z tego, że możemy cieszyć się z tej niepodległości, że możemy razem świętować dzisiaj ważną dla nas kwestię, kwestię demokracji, kwestię tolerancji, różnorodności, bo dzisiaj na ulicach Warszawy to nie tylko te dwa marsze, ten brunatny, nietolerancyjny, ksenofobiczny marsz, to nie tylko marsz kolorowy, otwarty i różnorodny, na którym dzisiaj jesteśmy, ale to przede wszystkim pytanie o przyszłość Polski, o to, jakiej Polski chcemy. Czy chcemy Polski właśnie otwartej, tolerancyjnej, Polski różnorodnej, czy Polski czarno-białej, brunatnej i zamkniętej. I tutaj tak naprawdę musimy szukać odpowiedzi i nad tym musimy się zastanowić. Warto, dlatego że warto pokazać jednak taką prawdziwą, mam nadzieję, twarz Polski. Tę twarz uśmiechniętą, otwartą i tolerancyjną. Tę twarz Polski, która jest dumna ze swojej niepodległości, ale dumna patrząc w przód, a nie oglądając się cały czas za siebie. To jest taka manifestacja radości i otwartości. Proszą jest to Warszawę. Nie pozwólmy, Kwestia, żeby oni poszli aby na północ. Zademonstrować, że Polska musi być włączająca, nie wykluczająca. Polska musi być otwarta, narodowcy, nie zamknięta. Dzisiaj jest święto niepodległości i to trzeba zrobić. Pokazać, że Polska jest otwarta.